Od ludzi tutaj nie uciekniemy. Oni są wszędzie, oni są bardzo ciekawscy nas. Trzeba jednak z tymi z ludźmi jakoś się umieć obchodzić. Nice to meet you. Thank you. Come my India. Thank you, eh? Thank you. Każdy mnie zagaduje, pytają się skąd jestem, jaki mam YouTube channel. Mówię good morning do każdego i przy okazji staram się zrobić jakieś zdjęcie. Próbując być niewidocznym pomiędzy tymi moimi good morningami. Ludzie tutaj są bardzo przyjaźni fotograficznie. Nie mają zazwyczaj nic przeciwko temu, by być fotografowanym. Może. Kłopotem jest tutaj raczej zrobić zdjęcie bez uśmiechów. Takie naturalne zdjęcie, bo gdyż ludzie widząc aparat, pierwszym ich odruchem jest uśmiech na twarzy i zaraz machają rękoma, czy tam się uśmiechają. Czują się tacy wyróżnieni, że wybrałem tą, a nie inną osobę do sfotografowania, oni się czują tak dobrze z tym. Tu widzę lokalni turyści wsiedli na łódkę, więc podejdę do nich i zobaczę, czy można znaleźć jakiś inny kadr niż ten z brzegu. Mam nadzieję, że nie wpadnę do wody. Good morning. Good morning. Good evening. Okay. Thank you, beautiful. Thank you. Czasami przyjeżdżają do mnie ludzie, którzy nigdy nie fotografowali na ulicy. Robisz zdjęcie ludziom obcym na ulicy? Jak? To też bym chciał, ale boję się, wstydzę się. A ja pokazuję, że to nie jest trudne. Wystarczy tylko odpowiednie podejście, odpowiednie nastawienie, odrobina odwagi, otwartości i wszystko ładnie zaczyna wychodzić. Good morning. Beautiful, huh? Onions? No, garlic. Garlic. And ginger. Oh, wonderful. Let's try. Piękne kolory. O, stąd lepiej mi to wygląda. Tak ciaśniejszy kadr, bardziej artystycznie. O, o. Ręka weszła w kadr. Pani się śmieje. Dzień dobry. Good morning. Good morning, sir. Busy time. Morning time. I'm from Poland. Poland. Nepal, ja będę ghumał w Nepal. Dobrze. Thank you very much. Beautiful. Beautiful, thank you. Może tam coś jeszcze się dzieje? Goodbye, thank you. Pewność siebie bardzo pomaga. Dobrze jest, jak słyszą nas głos. Chodzę tymi ulicami i zawsze coś tam gadam, że na koniec dnia mam chrypkę nawet. Bo mówię takim silnym głosem, staram się stwarzać wrażenie takiej pewnej siebie osoby. Można tego się nauczyć, bo mój pierwszy wyjazd do Indii to byłem bardzo nieśmiałą osobą, tak? Ale z czasem nauczyłem się być pewnym siebie. I to bardzo, bardzo tutaj pomaga. To jest dobre miejsce, by uczyć się fotografowania na ulicy. Na to mówię social skills. Jak podejść do tych ludzi po to, by zrobić te zdjęcia.